ochoczo przystąpiłem do zespołu z tezą, że prawda zawsze zwycięży zło, a potem pomyślałem sobie, no ale jak, kiedy? Więc kiedy zastanawiam się nad tą tezą, że prawda zawsze zwycięży zło, zadałem sobie takie dwa dodatkowe pytania. Po pierwsze, kiedy zwycięży? A po drugie, jak zwycięży? Najpierw, kiedy zwycięży? Odpowiadam, kiedyś. Jak zwycięży? Być może do tej tezy przekonam Państwa, pokazując moją strategię, czyli jak ja rozumiem zwyciężanie. W moim przypadku to była bardzo osobista sprawa i ta teza jest bardzo praktyczna. Ja miałem wtedy 33 lata. Miałem dużo pracy, pracowałem po 18 godzin dziennie. Podjąłem wiele wyzwań. No i wyglądało na to, że już niedługo umrę i stanę się męczennikiem i to nie jest żart. Brałem to pod uwagę, w ogóle świetnie, nie młody ksiądz, umrze wcześnie, męczennicy, to jest przyszłość prawdy. Ale wtedy sobie pomyślałem, że to jest zbyt łatwe, że dużo trudniejsze jest żyć długo, ale wygrać swoje życie. Również wygrać w tej walce, o której mówi teza, bo żeby zrozumieć tę prawdę z tezy, trzeba zdefiniować, czym jest to pole walki. Bo to jest teza opisująca pewne zmaganie się. Rozumiem, że jest to walka między ludźmi dobrymi i ludźmi złymi. Że tak jest ta prawda tu rozumiana. I pytanie, którzy zwyciężają? Ja w swojej strategii kieruję się Ewangelią. Pierwszy element strategii. Jezus powiedział, posyłam was jak owce między wilki. Wilki to źli ludzie. Owce. I to jest właśnie ten przypadek mój, jak miałem 33 lata. Czy jeżeli ktoś chce być dobrym człowiekiem, to znaczy, że jest skazany na pożarcie przez wilki, że nie ma oręża, nie ma sił, nie ma możliwości i raczej idzie na to, żeby idzie po to, żeby zginąć? No właśnie nie. Właśnie dlatego owca wysłana jest, aby skonfrontować się z wilkami, żeby wygrać z wilkami. Jak można wygrać z wilkiem, będąc owcą? W jeden sposób. Że z wilka można uczynić owcę. Że złego człowieka można zamienić w dobrego człowieka. Mamy też podpowiedź, jak to się robi. Bądźcie przebiegli jak węże i nieskazitelni jak gołębice. Otóż wydaje mi się, że wiele osób, które uważa się za ludzi dobrych, źle używa swojego umysłu. Jest za mało sprytnych. Nie rozumie, że po prostu trzeba wygrać. Rozumiem, przestrzeganie zasad to jedno. Według mnie to przewaga konkurencyjna, przestrzeganie zasad. Jak był kryzys na rynku budowlanym w Stanach Zjednoczonych, ja tu mam dużo przyjaciół, wielu przyjaciół. Bałem się, co z nimi. Jeden z nich buduje bardzo duże domy. I ja dzwonię do niego, on mówi, słuchaj, żeby kryzys był zawsze. Bo wtedy, kiedy pojawi się kryzys, to mój przyjaciel tak buduje dom, że jak go sprzeda, to potem na przykład ma następnego klienta i zabiera do tych, którzy kupili od niego dom, kupili rok albo dwa lata wcześniej, pyta się, jak się mieszka? Oni są zachwyceni. W czasie kryzysu każdy chce być z człowiekiem uczciwym, bo czuje, że nie ma innego gruntu. Więc ja mam taką zasadę i taki zwyczaj, żeby wygrywać. Jeszcze postawię jedną tezę, że nie należy przegrywać z głupszymi. Ja nie wiem dlaczego, ale często ludzie źli są spętani w tym swoim złu, a przez to, że są spętani, są przewidywalni. Wystarczy tylko więc być inteligentnym, żeby przewidzieć ich ruchy i wygrać. Są dwa pola, na których rozgrywa się ta walka. Pierwsza to jest pole człowiek-człowiek, a drugie pole to jest człowiek-system. Można konfrontować się ze złym człowiekiem jeden na jeden,
bądź też zły człowiek, bądź albo dobry, może przejąć zasoby, system. I wtedy ma większe możliwości, aby wpływać na innych ludzi. Uważam, że dobrzy ludzie powinni nie tylko być dobrzy, powinni też wygrywać i zarządzać systemami. Uważam, że dobrzy ludzie zbyt często uważają, że są dobrzy i to wystarczy. Uważam, że jeśli wiele osób odkryje, że w sumie ma mózg i trzeba kombinować, trzeba walczyć, to zacznie wygrywać. Moja znajoma pracuje w dużej korporacji i pewnego razu zmieniono jej szefa i on, chociaż była świetnym pracownikiem, w stanie ją zwolnić. I bardzo ją tak gnębił. Ja mówię, z głupszym się przegrywa. Przeanalizował jego postawę, jego słabe punkty. Za 2 tygodnie prezes światowy przysłał jednego maila, a jej szef, przed chwilą wróg, stał się jej największym przyjacielem. Proszę Państwa, w tej walce nie można przegrać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No, to naprawdę było, proszę, za precyzyjne. 6 minuty i 0,1 sekundy.